Witajcie. Po żniwach rolnicy muszą zerwać ściernisko. Często pojawia się pytanie, jakiej maszyny użyć. Czy lepiej skorzystać z brony talerzowej, czy kultywatora ścierniskowego? A może rozwiązaniem będzie nowatorska metoda, czyli ultrapłytka uprawa ścierniska? W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tych kwestiach. Przed wyborem konkretnego modelu maszyny warto rozważyć kryteria takie jak możliwości uprawowe, uniwersalne zastosowanie oraz koszty eksploatacji. W ofercie firmy Rolmaco znajdziemy brony talerzowe, kultywatory podorywkowe oraz maszyny z wyspecjalizowanymi narzędziami do ultrapłytkiej uprawy gleby. Brony talerzowe są maszynami efektywnymi w mieszaniu gleby, a dodatkowo mają niewielkie zapotrzebowanie na moc ciągnika. Niemniej jednak mogą pojawić się problemy z zagłębianiem się tarcz na ciężkich glebach. W przypadku brony talerzowej jej masa jest kluczowa, dlatego konstruktorzy w Rolmaco, projektując brony talerzowe, dbają o jej odpowiednią masę. Dzięki temu uzyskujemy lepsze wyniki uprawowe i wytrzymałość konstrukcji. Kompaktowe brony talerzowe mają zwartą konstrukcję, co ułatwia pracę w różnych warunkach glebowych. Kultywatory podorywkowe, zwane również gruberami, umożliwiają zerwanie ścierniska, zwłaszcza na ciężkich glebach. Mają jednak większe zapotrzebowanie na moc w porównaniu z bronami talerzowymi, co wpływa na ich wydajność. Grubery są skuteczne w mieszaniu resztek pożniwnych, zastępując klasyczną podorywkę pługiem. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni model, uwzględniając szerokość roboczą i możliwość regulacji. W przypadku wyboru brony talerzowej warto zwrócić uwagę na jej konfigurację, średnicę tarcz, wał uprawowy oraz inne wyposażenie dodatkowe, dostosowując je do warunków na gospodarstwie. Brony talerzowe Rolmaco posiadają różne kształty talerzy, co umożliwia pracę w różnych warunkach glebowych. Ich wielofunkcyjność pozwala na wykonanie różnych prac rolnych w jednym przejeździe. Z kolei kultywatory podorywkowe Rolmaco oferują różne możliwości od płytkiej podorywki do głębokiego spulchniania. Zastosowane narzędzia są dopasowane do konkretnych zadań, takich jak podcinanie całej powierzchni, płytkie uprawy, intensywne mieszanie czy głębokie uprawy. Modele te różnią się między sobą wagą, zastosowanymi elementami płużnymi, odległościami między przednią a tylną belką z elementami roboczymi oraz innymi parametrami. Alternatywą dla wcześniej wspomnianych sposobów jest ultrapłytka uprawa ziemi, czyli nowatorski trend w rolnictwie. Ma kluczowe znaczenie dla ochrony gleby i wód. Ten proces pozwala ciąć glebę zaledwie na 2 do 5 cm, co skutecznie przerywa parowanie wody i wspomaga walkę z chwastami. Dodatkowo minimalizuje mieszaninę resztek pożniwnych z glebą. Odpowiednia prędkość i specjalne narzędzia są kluczowe dla tej metody, oferującej oszczędności kosztowe, redukcję środków chemicznych i poprawę higieny pól. Nasiona chwastów i samosiewów kiełkują szybko, przez co łatwo je zniszczyć w kolejnym zabiegu uprawowym. Ta praktyka, powracająca do tradycji, przyczynia się do redukcji chemicznych substancji ochronnych. Zmieniający się klimat i restrykcje dotyczące używanych środków chemicznych dodatkowo wspierają popularność tej technologii. Ostateczny wybór między broną talerzową, kultywatorem ścierniskowym a agregatem do ultrapłytkiej uprawy nie jest jednoznaczny. Rozległa oferta narzędzi Rolmaco umożliwia rolnikom zakup optymalnej opcji dostosowanej do potrzeb gospodarstwa. Konstrukcje maszyn Rolmaco charakteryzują się indywidualną amortyzacją elementów roboczych w przypadku bron talerzowych oraz różnorodnymi możliwościami regulacji parametrów pracy kultywatorów. Rolnicy o mniejszych areałach powinni preferować uniwersalne maszyny, podczas gdy gospodarze na większych obszarach powinni inwestować w wyspecjalizowane narzędzia. Decyzja ta zależy od modelu uprawy i wymaga uwzględnienia czynnika ekonomicznego, dążąc do efektywności i rentowności gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej maszyny uprawowej Rolmaco, nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na Twoje pytania. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszamy Cię również na naszą stronę internetową. Znajdziesz na niej obszerne artykuły napisane w przystępny sposób, aby wyjaśnić Ci kwestie związane z uprawą roślin. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce.